Dzień dobry, witam Państwa bardzo niezwykle serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest mój przegląd wiadomości, które mnie zainteresowały. Proszę Państwa, tydzień spokojny, jak najbardziej, cały czas gdzieś się trochę opowiada o Xboxie, cały czas się odrobinę opowiada o PlayStation, ale wydaje mi się, że dzisiejszym bohaterem będzie Baldur's Gate 3 w tym wczesnym dostępie. Powiem Państwu także trochę o goliźnie w grze o tron. A poza tym coś tam jeszcze się przytrafiło, teraz nie pamiętam, ale za chwilę sobie zobaczę. Zatem proszę Państwa, prezes studia Larian, Sven Winke, tak się nazywa, poinformował, że wczesny dostęp Baldur's Gate 3 okazał się sporym sukcesem, a produkcja sprzedaje się rewelacyjnie. No i bardzo dobrze, ja kibicuję bardzo mocno. Im więcej ludzi zagra w ten wczesny dostęp, tym więcej będzie opinii i będzie lepiej działała gra ostatecznie. Ale to też pokazuje, jak ogromne zainteresowanie jest RPGami cały czas. I oczywiście RPG to jest jeden z najtrudniejszych gatunków do zrobienia. Ale Larian Studios radzą sobie doskonale. Trzymam kciuki za sukces też Baldur's Gate 3. Wydaje się, że on jest bardzo możliwy. Powiedziałbym, że wielce prawdopodobny. To samo powiedziałem. Najnowsza odsłona kultowej serii RPG Baldur's Gate 3 zadebiutowała wczoraj m.in. na Steamie w ramach wczesnego dostępu. A gdzie jeszcze zadebiutowała, bo mi się na Steamie kurde płatność zablokowała i nie mogę pograć sam. Już rano mogliśmy stwierdzić, że produkcja cieszy się sporym zainteresowaniem graczy. W najlepszym momencie grało w nią około 73 tysiące osób. Obecnie liczba ta wynosi niemal 60 tysięcy. Na Gogu, fantastyczna informacja. Dane zebrane z serwisu Steam Database. Natomiast wczoraj na chwilę po udostępnieniu nowego Baldura prezes studia Larian, Sven Winke, na swoim koncie na Twitterze poinformował, że wyniki sprzedaży tego tytułu są niesamowite, a sami twórcy nie spodziewali się takiego zainteresowania. Myślę, że oczywiście to jest tak, pierwszy dzień zawsze jest bardzo, bardzo dużo graczy, ale to jest chyba spory sukces. Wydaje mi się, że Marvel Avengers, który był tak reklamowany szeroko i w zasadzie jest grą usługą i jest marką taką samą w sobie, no bo Avengersi jednak, nie? No to chyba w szczycie było około 20 paru tysięcy. Więc widać wyraźnie, że te RPGi, że to robi robotę. A co Sven Winke napisał dokładnie? Nasza sprzedaż jest niesamowita, przecież to tylko jest wczesny dostęp. Chcieliśmy mieć tylko małe takie community, z którymi moglibyśmy się komunikować. Ludzi, z którymi moglibyśmy się komunikować. A teraz, co my teraz mamy zrobić? No, co my mamy teraz zrobić? No nic, no cieszyć się. To jest taki trochę ironiczny oczywiście wpis. Podejrzewam, że tam jest ogromna radość w studiu. I też oczywiście presja dodatkowa. Zakładam, że liczyli na dużą sprzedaż, bo to fajnie w Early Accessie sprzedać już coś. Natomiast nie sądzę, żeby się spodziewali aż takiego wyniku. To jest niesamowity i po raz kolejny to podkreślam, zapotrzebowanie na RPG jest ogromne. Winke nie podał jednak dokładnych danych, więc nie pozostaje nam nic innego, jak uwierzyć mu na słowo. Deweloper zaznaczył jednak również, że gracze powinni cały czas pamiętać o tym, że produkcja znajduje się we wczesnym dostępie, co oznacza, że zawiera błędy i nie jest dopracowana. To jest, proszę Państwa, ważna informacja oczywiście. Winke o tym informował już wcześniej. W zasadzie nawet kiedy gra trafiała do sprzedaży, albo nawet trochę przed, Winke mówił tak: moi drodzy Państwo, to jest gra w Early Accessie. Ona będzie miała błędy, ona będzie niedopracowana, ona będzie jeszcze miała, będzie tam bardzo dużo brakującego kontentu, więc naprawdę nie musicie tego kupować. Wrzucamy to do sklepu już jak normalną produkcję, jej cena jest ustalona. W Polsce to jest 199 zł, ale nie ma takiej silnej potrzeby, żebyście kupowali. Jeżeli uważacie, że to jest za dużo za Early Access, to poczekajcie do premiery. Tak po prostu jest łatwiej to wszystko ogarnąć. A ludzie mimo wszystko kupili. No i bardzo dobrze. A raz kolejny mówię, proszę Państwa, bardzo dobrze. Rzućmy okiem, proszę Państwa, na coś zupełnie innego. Jak się Państwu podoba Henry Cavill w wykonaniu, znaczy w roli Lich Kinga? Bo mi się podoba bardzo. Ja osobiście lubię Henry'ego Cavilla. Nie tylko dlatego, że przystojny z niego gentleman, ale dlatego, że lubię go jako gościa. Oglądałem z nim mnóstwo wywiadów. Gdzieś tam to przede wszystkim zaczęło się od mojej fascynacji DC Universe, czyli Supermanem. Potem się przekonałem do gościa. On był taki zawsze uroczy ziomeczek i wszyscy go raczej widzieli w roli takiego bawidamka. Natomiast potem zagrał w takim filmie Man from the Uncle chyba. To chyba Guy Ritchie jego było. Bardzo fajna rola. Ale przede wszystkim zagrał w tym filmie Toma Cruise'a Mission Impossible Fallout. I tam grał taką postać negatywną z wąsem.
Swoją drogą historia wąsa Henry'ego Cavilla to jest na długie wieczorne opowieści, to już sobie gdzieś tam pozostawię, pewnie państwo ją znają. No a potem zagrał Wiedźmina, potem złożył komputer, chyba na Instagramie, i jak złożył komputer, to wszyscy gracze go pokochali straszliwie i teraz w każdej roli chcieliby go zobaczyć, związanej z gamingiem. No bo jak ziomek potrafi złożyć komputer, to teraz może odegrać każdą postać, która w świecie komputerowym się pojawiła. Więc mamy go w roli Lich Kinga, jeszcze jest jeden taki obrazek. O taki. No trzeba powiedzieć, że trochę pasuje. To są takie wyjęte twarze z Wiedźmina, ale tu udał się zwłaszcza na tym zdjęciu, więc tak państwu przytaczam w ramach pewnej ciekawostki. Tak, mówił, że Wiedźmin 3 jest najlepszy. No to już w ogóle, nie? W ogóle już go lubimy. Władca Pierścieni jak gra o tron. O, proszę państwa, historie na temat nadchodzącego Władcy Pierścieni od Prime Video do Amazon. To jest długa historia, długa i taka niekoniecznie przyjemna. Po pierwsze, budżety tam są ogromne, to powinno nas cieszyć. Po drugie, nie wiadomo kiedy to zostanie ukończone. Ta produkcja trwa. Podejrzewam, że byłyby jakieś problemy z COVID-em. Ani widu, ani słychu. No, ale jak mówiliśmy nieraz z Borysem i państwo też doskonale sobie zdają sprawę, każdy ten serwis streamingowy chciałby mieć swoją grę o tron. HBO ma swoją grę o tron oczywiście i tam próbują zrobić następną. Netflix sięgnął po Wiedźmina, na razie z sukcesem, przynajmniej jeżeli chodzi o odbiór, bo tam jeżeli chodzi o ocenę polskich domorosłych recenzentów, no to słab, to najsłabszy serial na świecie. No a Amazon chce mieć Władcę Pierścieni, wydaje się, że oni bardzo celny strzał wykonali. Bo to jest zacne uniwersum. Twórcy serialowego Władcy Pierścieni szukają ludzi, którzy nie boją się wystąpić nago. Przed kamerą, oczywiście. Wychodzi więc na to, że po kolejnej ekranizacji prozy Tolkiena możemy spodziewać się obrazków rodem z Gry o Tron. To jest zaskakujące w ogóle, ja nie jestem do końca pewny, czy mi to pasuje. Świat Tolkiena jest taki bardzo fantazy, taki bardzo łagodny i te wszystkie elfy i krasnoludy i tam interakcje seksualne w ogóle nie wchodziły w rachubę. Hobbit, fuj, z tymi owłosionymi stopami. No, ale najwyraźniej chcą to twórcy serialu uwspółcześnić, a jak państwo dobrze wiedzą, golizna fantastycznie się sprzedaje. Golizna i jucha, w sensie krew. Więc możemy się spodziewać tej pewnej dorosłości po tym serialu, ale czytajmy dalej. Zaskakuje nieco specyfika tychże przesłuchań, bowiem fanowski portal The One Ring podaje, że poszukiwane są osoby, które mogłyby rozebrać się przed kamerą. Mają mieć oczywiście więcej niż 18 lat, ale każdy rodzaj sylwetki jest mile widziany. Więc nagie grubaski będą tam pląsać po planie. Może ja też się załapię w związku z tym. Ponadto zagwarantowane są wszelkie zasady zachowania intymności poza nagrywaniem. Można zarobić około 500 dolców za dzień. Więc proszę państwa. A więc całkiem niezły biznes. Nie jest to jednak potwierdzona przez producentów informacja. O nie! Ale myślę, że jest to wielce prawdopodobne. Wychodzi więc na to, że Władca Pierścieni odejdzie trochę od tego, co przedstawiał Tolkien, który był przecież zagorzałym katolikiem i unikał jakichkolwiek erotycznych opisów w swoich książkach. Jedną z inspiracji twórców może być sławna Gra o Tron, w której bezpośredniość w ukazywaniu na gości była jedną z najbardziej charakterystycznych cech serialu. Ja nie wiem, wydaje mi się, że smoki były bardziej, ale może nie, może i nagość. Jak bardzo jednak zostanie obnażone Śródziemie? Przekonamy się o tym w bliżej nieokreślonej przyszłości, gdyż data premiery dzieła nie jest znana. O, właśnie boleści ogromna, ta data premiery. Swoją drogą, chyba jest coś takiego w tym fantazy, że twórcy próbując odejść od tej takiej dziecięcej trochę stylistyki, no bo wiecie, elfy, nie? Chociażby. Jest taki narzucony chyba model myślenia, że rzeczy fantazy to są raczej dla najmłodszych. Więc żeby z tym zerwać, no to się stawia na tą juchę i na goliznę. No i nie bez powodu też w Wiedźminie ta golizna była tak eksponowana strasznie. Eksponowana bardziej niż to chyba jest potrzebne. Nie, żebym miał coś przeciwko nagiej Yennefer. W żadnym razie, jak najbardziej jestem na tak. Przewijałem niektóre sceny po dwakroć. Ale nie było to aż tam tak bardzo potrzebne. No ale najwyraźniej, żeby wskazać tę dorosłość w światach fantasy, jest golizna potrzebna, więc proszę państwa, wszyscy stulejarze się radują niezmiernie z tego powodu. Proszę państwa, to smutną informację teraz, żeśmy się trochę pośmiali z golizny, tak troszeczkę? No to teraz uważajcie.
Francuski oddział Blizzarda, odpowiadający głównie za marketing i lokalizację gier studia w Europie, został zamknięty przez Activision. Jest to efekt coraz większej kontroli, jaką spółka sprawuje nad należącym do siebie deweloperem, który jeszcze kilka lat temu cieszył się dużą autonomią. To nie jest dobra informacja, z tym studiem Activision miało sporo kłopotów. Ja byłem w tym studiu, zresztą wszyscy ludzie, którzy przez Blizzarda byli w Europie zapraszani na różne eventy związane z grami, z nadchodzącymi grami, z patchami i tak dalej, byli zapraszani do tego studia. Ono leży trochę, ono leży w Paryżu, ale trochę poza, to jest, no, mniejsza z tym, tak czy inaczej, praktycznie każdy, kto tam z Polski był, to był i pewnie wspomina. Ja pozwolę sobie na YouTubie podrzucić link do mojego vloga z tego studia, to sprzed paru lat, to możecie zobaczyć, jaki byłem wtedy grubiutki przy okazji, ale też zobaczyć, jak to studio wyglądało od środka. No ale oczywiście nie tylko chodzi o wygląd studia, ale też o ludzi, którzy tam pracowali. Wersalskie biuro przeszło już w ubiegłym roku poważną restrukturyzację. W jej wyniku zwolniono wówczas 130 osób z liczącego sobie 400 osób zespołu. W ramach cięcia kosztów Activision chciało od kilku lat przenieść część francuskiej załogi do Londynu, ale plany te pokrzyżował Brexit oraz COVID-19. Najlepszym rozwiązaniem problemu w oczach spółki stało się więc kompletne zamknięcie oddziału. Wydaje mi się, że te całe problemy z COVID-em były tylko pretekstem dla Activision, żeby zamknąć ten kłopotliwy oddział. Biuro w Wersalu było ciężarem dla Activision głównie z powodu wysokich kosztów pracy oraz surowych regulacji chroniących prawa pracownicze. Wymagają one na przykład negocjacji z udziałem rządu w przypadku zwolnień grupowych, a także różnych gwarancji odszkodowawczych. Tego rodzaju biurokratyczne przeszkody są oczywiście nie do zaakceptowania dla giganta, który znany jest z fatalnego traktowania swoich amerykańskich podwładnych, czego skutkiem były ich tegoroczne akcje protestacyjne. Oczywiście chodzi o tych podwładnych. Tam były akcje dotyczące na przykład wysokości zarobków, które ponoć były żałośnie małe. Ja przetaczałem to Państwu swego czasu. Była na przykład opowieść ziomka, którego nie było stać na jedzenie, więc kawą się żywił, która była za darmo tam na miejscu w pracy, więc i tam było dużo takich dramatycznych historii. Warto zaznaczyć, że francuskie biuro od samego początku było integralną częścią Blizzarda i powstało z inicjatywy jego szefów. Od jakiegoś czasu Activision, które jest właścicielem studia, w zauważalny sposób ingeruje w jego działania oraz strukturę. Dla wielu fanów zwiastuje to rychłą śmierć niegdyś uwielbianego dewelopera. Przez wiele lat Blizzard cieszył się ogromną autonomią w ramach spółki, ale z czasem korporacyjne interesy zwyciężyły nad kwestią utrzymania dobrych relacji ze społecznością fanów i pracownikami, które gwarantują powstanie wysokiej jakości gier. Ja, proszę Państwa, się zaczynam zastanawiać, czy to Blizzard już nie umarł i nie patrzymy na jakieś ostatnie podrygi zwłok. No, no bo jakże to? Jak to? No jak to? No. Gdzie jest ten Diablo 4? Dobra, nieważne. Chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie tej informacji, że opowiadałem Państwu niedawno o Dreamhaven. Dreamhaven chyba tak się czyta. To jest nowe studio byłych założycieli Blizzarda. Studio skupiające bardzo, bardzo kreatywnych ludzi. Też opowiadałem, co to są dokładnie za ludzie i co wcześniej robili. Więc teraz, myśląc o Blizzardzie, chyba warto zwrócić oczy na Dreamhaven i przyszłe dokonania tego nowego studia. Bo z tej strony nie wiem, czy cokolwiek jeszcze się fajnego ujawni. Niewątpliwie będą prowadzone prace nad grami, które zarabiają. Czyli na przykład World of Warcraft, teraz dostaniemy dodatek, chociaż są opóźnienia, bo tam były błędy. Ale żeby te gry miały się jakoś wybitnie rozwijać, żeby tam, gdzie będą wymagane inwestycje, tam ich pewnie nie będzie. Ale może się okazać, że jednak nie. No, może się okazać, że to się jakoś odkopie. No zobaczymy, poczekamy. Na tego Diablo 4, prawda? Co nie? No, najpewniej. Proszę Państwa. Xboxy. Opowiadałem Państwu ostatnio o tym, że testy były przeprowadzone przez Digital Foundry. Te testy bardzo dobrze wypadły, jeżeli chodzi o Xboxa, przynajmniej jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu. Bowiem 60 klatek i 4K w grach przy wstecznej kompatybilności to praktycznie jest norma, chyba że sama gra blokuje się na 30 klatkach, jak na przykład Tomb Raider. Więc nie ma cienia wątpliwości, że jeżeli chodzi o wsteczną kompatybilność, pozdrawiam wszystkich fanów stwierdzenia, nie ma cienia wątpliwości, proszę mi to, już ktoś mnie wytknął ostatnio, że za często mówię. A to takie ładne, dziennikarskie prawie, że...
No więc, proszę Państwa, to jest konsola, która będzie fantastycznie sobie radziła we wstecznej kompatybilności. I przy okazji czasy wczytywania są fenomenalne. Wygląda na to, że to urządzenie jest bardzo podobne do poprzedniczki, tylko po prostu lepsze w każdym możliwym calu, stąd też ta kompatybilność nie stanowi problemu. Ostatnie testy, które tutaj gry online przytacza, dotyczą czasu wczytywania i trzeba przyznać, że te czasy wczytywania są oszałamiające w porównaniu do poprzedniej generacji, zwłaszcza do Xboxa One X. Nie będę już chyba tego teraz Państwu przytaczał dosłownie. Tak czy inaczej, czytuję się, proszę Państwa, szybko. Natomiast PlayStation gdzieś pokazało ostatnio japoński filmik, w którym ziomek rozbierał konsolę do zera. I nic z tego nie zrozumiałem, bo było po japońsku. Kurde! Dobra, jeżeli jakby wybrałem sobie ten artykuł, żeby Państwu opowiedzieć po raz kolejny o moich obawach odnośnie wstecznej kompatybilności w przypadku PlayStation 5, bo ona tam będzie, była zapowiadana, to się zgadza, natomiast mam poważne obawy, czy ta wsteczność kompatybilna będzie działała bez jakichś takich specjalnych patchy, które będą aktualizowały grę do PS5. W ogóle, jeżeli chodzi o PlayStation, to generacja... Różnice między generacjami są znaczne, zwłaszcza między PlayStation 3 a PlayStation 4 była gigantyczna. PlayStation lubi takie nietypowe, nowatorskie rozwiązania. Szukają cały czas ścieżki, widać to przy ewolucji kontrolera. I z jednej strony to jest bardzo dobrze. Fantastycznie, że zmieniają te konsole, próbują różne rozwiązania, niektóre się udadzą, inne niespecjalnie. Natomiast to powoduje duże problemy z kompatybilnością. I oczywiście jakby w założeniu PS5 jest bardzo podobne do PS4, natomiast fakt, że... Nie zawsze tak, bo jakby jeżeli wkładacie do PS5 płytę z grą z PS4, wszystko powinno chodzić i powinno śmigać znacznie, znacznie lepiej. A wydaje mi się, że nie zawsze śmiga. Przypominam Państwu tylko o tej wersji zremasterowanej Spidermana, która po pierwsze będzie dosyć droga w zestawie z Milesem Moralesem, ale to ona pozwala na odtwarzanie 60 klatek i to w trybie wydajności, nie w trybie jakości, więc... Nie wiem, co tam dokładnie się wydarzyło i takie odczuwam delikatne niepokoje, których nie odczuwam w przypadku Xboxa, no bo dostaję co chwilę jakieś raporty. Proszę Państwa, jako że zostało nam trochę czasu, to sobie coś obejrzymy razem. Obejrzymy sobie razem coś, co żeście Państwo już widzieli, więc jak ktoś widział, to nie musi, ale w związku z tym, że dzisiaj bohaterem jest Larian Studios, jest Baldur's Gate 3, to Cinematic na zakończenie. Bo on jest super fajny i on mi się bardzo, bardzo podoba i postanowiłem go sobie odświeżyć i pogadać też w trakcie. Bardzo żałuję, że dzisiaj nie udało mi się tego Baldursa kupić z powodów problemów transakcyjnych na Steamie. Sprawdzę sobie tą listę zakupów, może wycofam, może spróbuję jeszcze raz. Albo najlepiej kupię na Gogu, bo to przecież wiadomo, trzeba wspierać. I mógłbym dzisiaj już opowiedzieć trochę o grze. Wiele razy deklarowałem się, że nie będę kupował w Early Accessie, bo nie chcę sobie spoilerować, chcę poczekać na pełną wersję, ale chyba się nie da, nie? Tak myślę, kurde, chyba się nie da, bo mnie wszyscy molestują, czemu ja gram w ten Genshin Impact zamiast Baldursa. To po pierwsze, no po drugie, jakbym chciał opowiadać tak jak teraz, to dobrze byłoby mieć jakiś taki podtemat, więc to nie dla siebie robię, dla Państwa robię, wyjdę poza swoje deklaracje wcześniejsze i swoje przyzwyczajenia gamingowe. Więc Państwo się orientują na pewno, co tu się dzieje. To jest Mindflyer, ten ziomeczek. Mindflyer, niestety, jego problem polega na tym, że nie ma kuśki, nie? W sensie nie rozmnaża się, to nie ma ani kuśki, ani nie ma nic, okej? Płaski jest w tych rejonach. W związku z tym, żeby się rozmnażać, to potrzebują inne rasy łapać i przemieniać w przedstawicieli swojej. To jest w ogóle rasa, która pochodzi z podmroku, czyli tam, gdzie droły. O ile się orientuję, jeżeli się mylę, to możecie mnie... To bardzo mi będzie miło, jak mnie tutaj naprostujecie. Pamiętam, że można było spotkać te postacie. Nie wiem, czy w Baldur's Gate, czy w Icewind Dale, ale one to strasznie upierdliwe były potwory, ponieważ atak od nich powodował utratę poziomu. To najbardziej wkurzająca rzecz w ogóle, jaka się może w RPG-u przytrafić. Jakby mi mistrz gry coś takiego zrobił w mojej młodości, jak grałem w papierowe, to bym wrzuciłbym swoją kartką postaci i powiedział, pierdole, nie gram. No to jest straszne, jak tracicie poziom. No więc pewnie takich rozwiązań szalonych tutaj nie będzie.
Ale no te bestie się przytrafią. W ogóle to, co mi się podoba w tym trailerze, to to, że ten ziomek się zachowuje, jakby miał Kinecta, nie? To znaczy, bo mamy do czynienia z magią i mamy do czynienia z fantazją, ale on steruje tym pojazdem tak jak, wiecie, tak współcześnie bardzo, nie? Tu jest dużo takich fajnych elementów, które łączą trochę przyszłość naszą, znaczy wizję tego, co będzie można robić w przyszłości z różnymi rzeczami, z fantastyką. Zwróciliście na to uwagę? A może to tylko taka moja wizja? Tam tak tymi rękoma steruje w tym wszystkim. A, nie, nie zauważyliście? No może ja też tam szukam na siłę. A to całkiem jak 5G działa, nie? Wchłania ludzi. Zburzyć wieżę, 5G spalić. Zobacz. To żartowałem, bo są tacy, którzy wezmą to na serio. Ale to jest piękne. Podoba mi się, jak ci jeźdźcy na tych smokach się trzymają, bo oni nie mają jakichś siodeł, tylko po prostu siedzą na nich w takiej pozycji gotowej do skoku. To jest taka... To ja też, jeżeli chodzi o moją wiedzę dotyczącą D&D, to ona jest tam spora, trochę wynika z mojej przeszłości gamingowo-fabularnej. Natomiast na przykład nie kojarzyłem tych stworów. To nie są orki, tylko to jest... Znaczy, to nie są orkowie, przepraszam, purystów językowych. To nie są orkowie, tylko jakaś taka gitowie. Gitowie, tak się nazywa ta rasa. I oni toczą tę walkę z mindflayerami. No ale z drugiej strony, czy można winić tego kolesia, jeżeli w inny sposób się rozmnażać nie potrafi? No to cóż mu pozostało? A może ludzie są szczęśliwi, jak się im zrobi taką operację mózgu? Ale to zdaje się zabija osobowość i ten robak tam się rozwija. Tak, tutaj mnie czat opowiada, że gitowie byli niewolnikami mindflayerów, tak? I teraz w ramach zemsty, a w zasadzie nie tylko zemsty, bo to mindflayerzy to jest bardzo zła rasa, nie? W sensie takim, że no muszą zabijać inne, żeby przetrwać. Z definicji muszą być źli, nie? Ale piękny jest ten trailer. Też czytałem wpis na gdzieś w internecie, że Baldur's Gate 3 jest takie jakby Michael Bay robił gry RPG, że jest strasznie widowiskowe, że korzysta oczywiście z tych rozwiązań izometrycznego RPG, ale że jest bardzo nowoczesne. To mi się też podoba. Ja w ogóle nie pamiętam tego z pierwszego mojego oglądania. Te przeskoki między krainami. Mam nadzieję, że świat będzie ogromny, oczywiście, bo im większy, tym więcej zwiedzania. Chyba też mam takie poczucie, że jest więcej niż jeden świat, bo to mi nie wygląda na Wybrzeże Mieczy. Wygląda na jakieś totalnie piekielne rejony. I te imby, jest demoniczne. To jest piekło, o mój Boże. No i jak tu nie kupić tej gry, jak tu nie wypróbować, no. Ach. Liczyłem na to, że gdzieś tam się po drodze pojawią jakieś gry, że dam radę. Liczyłem na to, że będę już grał w World of Warcraft teraz i że nie będę myślał o tym, a teraz co? Myślę o tym, tylko po nocach o tym myślę. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.